Moi drodzy, oto nadszedł ten wielki dzień. Finałowe zawody. Oto kto zostanie królem wzgórza. W Avalanche Snowboarding. Witajcie przeserdecznie, moi drodzy. Oto dziewiąty, być może ostatni już odcinek z Avalanche Snowboarding, w którym rozegramy sobie właśnie... O takie rzeczy. Legenda szczytu. Pokażemy, kto tu jest prawdziwa legenda szczytu, prawda? No właśnie. I z tego też powodu tym samym... Tak jak w poprzednim odcinku byliśmy ubrani tak, tak teraz wyposażymy się w coś innego jeszcze znowu. Fioletową deskę. Takie spodnie. Tą czapkę i takie gogle. A dobra, zmieniłem sobie kurtkę. No dobra, tym razem na fioletowo cali. Ubrani cali na fioletowo. Idziemy na te zawody, a zacznijmy od lodowca. Inaczej to będzie polegało. Zdobyć punktów, tyle. Zmień postawę 8-krotnie, zdobyć ponad 1000 punktów w trakcie jednego graba, złap kickery 15. Wykonaj 1080, zdobyć ponad 3 w trakcie jednego skoku, nie glebnij. Nie będę glebać. W ogóle nie zamierzam glebać. No i ten, kiedy już ukończymy tę serię, to zapewne to ciekawe, za co się później zabiorę. A w sumie mam parę typów. Głównie póki co z tej gry. No i co, takie to jest ostateczne podsumowanie wszystkiego, co? Jazda! No dobra, idziemy więc w tą stronę. Nie!
siup. Rządzisz. O to właśnie chodziło. Tak jest. No i co, moi drodzy? Jednocześnie też mamy wakacje, oto więc środek sam, z którego mam przyjemność nagrywać ten film. No i cóż... Prawie. Prawie. Uznajmy, że prawie w sumie. Tutaj się udało wszystko elegancko zdobyć na złoto. Ośmiokrotna postawa. Kolejne dwa. I tutaj. Również kolejne dwa. Ale pojedyncze są brakujące. Nowe akcesoria zostały odblokowane. Ale jeszcze. Jeszcze. No właśnie. Zobaczmy statystyki. Możecie sobie je poprzeczytać. Ale tymczasem powiem wam coś. Udało mi się przegonić ostatecznie to nawrócone kuktatorstwo. Nie wiem, czy wam o nim mówiłem, czy nie, ale tak, no, mówiłem. Udało mi się przegonić raz na zawsze, mam nadzieję, już to kuktatorstwo nawrócone. Prokrastynację wredną jedną. Cholerną. I mam przyjemność powracać do... Z powrotem do... Powracać do kontynuowania swojej dawnej... Mam przyjemność powracać do kontynuowania powrotu do dawnej sprawności, która została mi chamsko przerwane w sumie pod koniec 2021 roku i miało przyjemność trwać aż do końca roku szkolnego, aż do początku wakacji bynajmniej. No i teraz co? No gram sobie na swoim tym, na swoim PlayStation 4 urodzinowym. Urodzinowo otrzymanym tam rok temu w zeszłoroczne urodziny i cieszę się wakacjami. Zapominam już o tych wszystkich rzeczach sprawiających, że świat, w którym żyję, nie jest idealny i po prostu cieszę się tym, co mam. Nie pozwolę aby coś lub ktoś inny stracił mnie na złą drogę, a nawet jeśli, to niech sobie idzie w cholerę. W cholerę, zdecydowanie, no. No i dobra, co my tu mamy? No właśnie, udało mi się zrobić dwa transfery, a powinien być jeszcze trzeci tam. Tak. 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 I tak. Od nowa. Ale wciąż nie potrafię zrozumieć tych kolernych kickerów. Chodzi. Pojedźmy tędy teraz. Nie. Nie. To jest niemożliwe.
Nie! Idziemy prosto. Rządzisz. No przynajmniej odznakę z tym nieglebnięciem udało mi się zdobyć tutaj. Ej kurde, no trudne no to jest. Trudne to jest. Trzeba to przyznać. Czym są do jasnej cholery taniuszki z dyktery? Porównanie. Przede wszystkim to obroty, dobra, czyli od teraz robimy obroty, byleby zaliczyć ten nieszczęsny wynik. Proszę. Raz, dwa, trzy. Od nowa. Ride! Jestem debilem. No, przepraszam, ale... Ride! No, pan nie będzie... Chodzi o policję, tak? Nie! Ach, szansie. Ride! Thank you.
tłum poza zwycięzcy. I o to kurde chodzi. Jeszcze jedna gwiazdka zdobyta. Zap 15 kickerów. O tak, o tak. Ale musiałbym sprawdzić jeszcze raz, co to są te cholerne kickery, bo cały czas zapominam. Trików, o tak, dla najwyższej punktacji należy robić dosłownie wszystko. Dosłownie. No czym są do cholery jasnej te kickery, co? Nie. Ja to olewam i idę sprawdzić, co to jest. Wybaczcie mi na chwilę. Tutaj w ogóle jakiś ten... Tutaj już mnie telefon poinformował, że ten, aplikacja za dużo energii zużywa. Ale na czym to, że ciasta nie obchodzi i kontynuujemy dalej naszą zabawę. Okej. Okay. Cholera jasna. Kikery przecież to jest... dowolnego w sumie rodzaju.
to się stało. Zobaczyłem sobie Jupitera. Jeszcze jedna gleba, no to nie. Rządzisz. No, udało się wreszcie. Kikel, czyli te cholerne, pieprzone, idiotyczne rampy, no w sensie, że ten, no jestem po prostu wkurzony, ale o rampy cały czas chodziła, ja cały czas niestety o tym zapominam. Czuję się pod... Dziękuję! Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Porównanie. Wynik w locie. No a co wy robicie w sumie teraz w wakacje? Bo ja zamierzam odrobić wszelkie zaległości. Ja cię chciałem zrobić w zeszłym roku, ale się nie udało, bo byłem zapracowany. A teraz mam nadzieję, że nic nie będzie odwracać mojej uwagi. I że w to lato będę regularnie przesyłać filmy na swój kanał. Tak więc... Życzę mi powodzenia. Jedna gleba? A tam co to było? A tam to co to było? Tamten spadek w przepaść, co? Triki. 21. I tyle punktów. Za coś. Przejechane poręcze. Średnia wartość triku, okej. Przejechane poręcze, transfery. Skoki, triki w locie i tak dalej. No dobra, wszystko wiadomo. Ale coś mi się zdaje, że patrząc na to, jak bardzo skomplikowane są te zadania, to myślę, że zrobimy je... Myślę, że zrobimy po dwa na odcinek, żeby to wszystko jakoś sensownie... Dobra, był lodowiec, teraz las. Na stadionie. O kurde. To jest 60. Wykonaj tyle. Złap kickera 18. Zobacz ponad w trakcie jednego. Postawa 18-krotnie, bo w trakcie jednego skoku. Nie wiem. No oby. Życzę mi powodzenia. Zdecydowanie życzę mi kurde powodzenia. Jazda. Ride. Wywal się o skałę, mam to w... Ride!
to się stało? Ja to nie wierzę. Co za... Ride! No co za szans? Ride! We'll be right back.
ma! Tak jest! Rządzę! Oczywiście, że rządzę, no bo jakby inaczej. I idealnie w momencie, kiedy muzyczka się skończyła, no, trzeba przyznać, że to są dopiero wymagające wyścigi, trzeba to przyznać. A, dziękuję, dziękuję. Miło mi. Dziesięć gwiazdek. Przejdź do trybu dostosowania, by obejrzeć. Masz nowy sprzęt. Super, cieszę się. Statystyki. No, piękne statystyki, nie powiem. No, miałem przyjemność przecież... No, nauka zdecydowanie nie poszła na marne, jeżeli chodzi o tę grę. Po kroku coraz więcej się nauczałem i się wyuczyłem odpowiednich rzeczy. 42 triki aż. A reszta statystyk to możecie sobie przejrzeć. Na podglądach i tak dalej. A tymczasem lecimy jeszcze raz. Ride! Serio? Serio? Ride! Jestem... Nie, nie, nie... Ride!
zwycięstwa. Tak jest. Tak jest. No i to wszystko. Przejrzyjmy statystyki. Każdy sukces wymaga swojego making of'a, jak został osiągnięty. 35 trików. Teleport slajdów. Tyle w locie. I dajcie porównania. Statystyki trików. No i to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj wszystko na złoto. Tutaj wszystko na złoto. A w następnym odcinku zajmiemy się miastem i stadionem. Tak więc wyczekujcie, moi drodzy, kochani widzowie, następnego odcinka. A ja tymczasem się z wami żegnam. I widzimy się już za parę dni. Tak, parę dni, bo są wakacje i nic mnie już nie stanie na drodze. Że tak naprawdę ku przygodzie, ku no właśnie. No, aktywności na moim kanale. No i to by było na tyle. Aktywności na moim kanale. Tak więc, moi drodzy, wyczekujcie odcinka za parę dni, bo to obiecuję wrócić do regularności od teraz, w miarę możliwości, bo już nic mi nie stanie na drodze, by zadbać o regularne wrzucanie właśnie filmów na ten kanał. No chyba, że inne zobowiązania. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia za parę dni. Cześć!